czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. I na początku, Małgosiu, mam do ciebie takie pytanie odnośnie tej interwencji. Z jakimi typami kryzysów możemy spotkać się w szkole? Jak ty byś mogła to nam na samym początku sklasyfikować? To znaczy, może najpierw zaczniemy od tego, że co to jest takiego kryzys? Myślę, że warto jest taka bardzo prosta definicja, że to jest takie przytłaczające zdarzenie czy wydarzenie w życiu rodziny, pojedynczej osoby, ucznia, nauczyciela, które powoduje, że no przeżywamy takiego coś przytłaczającego, co nie daje nam dobrze funkcjonować. Może to dotyczyć sytuacji zdrowotnej, może taka sytuacja kryzysowa dotyczyć jakichś problemów w relacjach rówieśniczych, na przykład w szkole. Może być to również na przykład przemoc psychiczna. No, przeróżne są sytuacje trudne dla młodego człowieka, z którymi się styka i tak naprawdę no, właśnie szkoła, w której młody człowiek przebywa bardzo wiele godzin, jest też tym miejscem, w którym najczęściej i najłatwiej jest nam taką sytuację kryzysową, w której się znajduje, zaobserwować, zobaczyć. No pewnie o tym będziemy później mówić, jakie są symptomy tego, że dziecko jest w kryzysie, czy młody człowiek jest w kryzysie. Natomiast warto jest wspomnieć, że tak jakby mówiąc też o tej definicji, to możemy też powiedzieć o takiej sytuacji, że są przeróżne rodzaje kryzysów. Zacznijmy może od takiego kryzysu najprostszego, który dotyczy każdego z nas, to są tak zwane kryzysy rozwojowe. Czyli taki kryzys, który się wydarza właściwie w życiu każdego człowieka. Czyli pojawia się wtedy, kiedy coś się w naszym życiu zmienia. I na przykład dla młodego człowieka może być to decyzja podejmowania wyboru szkoły. Kończy szkołę podstawową, musi rozpocząć decyzję, jaka szkoła następna, czy liceum, czy technikum, czy szkoła prywatna, czy szkoła państwowa, jaki profil. No i zaczyna się ta trudność, prawda? Czyli właśnie takie poczucie kryzysu, trudności, traumy, czy ja dam sobie radę, czy ja sobie w tej szkole, którą wybrałem, czy to jest dobry wybór dla mnie. My jako dorośli ludzie również przeżywamy takie sytuacje kryzysowe. Dla nas to będzie, nie wiem, zmiana pracy, to będzie jakaś decyzja o jakimś, nie wiem, właśnie spotkaniu istotnym, które przeżywamy bardzo. Także z takimi sytuacjami kryzysowymi spotykamy się wszyscy i one są też w jakimś sensie potrzebne dla naszego rozwoju, byle tylko nie degradowały nas psychicznie i byle nie były takim trudnym doświadczeniem traumatycznym, które powoduje, że no właśnie rozsypujemy się na kawałki i nie potrafimy sobie z taką trudną sytuacją poradzić. No właśnie, to co powiedziałaś, wydaje mi się o tyle istotne, że często ja mam takie wrażenie, jako też osoba, która pracowała jako pedagog szkolny, że o kryzysach w szkole często nie mówi się wprost. To znaczy, wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń, w której tak w pełni świadomie kryzysem zarządza niewiele osób i najczęściej zdarza się tak, że takim interwentem kryzysowym na terenie szkoły jest właśnie ten psycholog albo pedagog, który zarządza tą sytuacją. Mamy też różnie, jeśli chodzi o grono pedagogiczne i grono zarządzającymi szkołą, więc tak naprawdę ten poziom zanurzenia się w świadomości w ogóle też tego kryzysu no jest bardzo różny. To będziemy o tym pewnie więcej mówić, będziemy kontynuować rozmowę w zakresie tego, jak zobaczyć w ogóle ten kryzys w szkole, czyli jak go diagnozować, jakie są metody w ogóle na to, żeby może od razu nie przechodzić do reakcji na tą zastaną sytuację, tylko spróbować ją jakoś nazywać, czyli diagnozować.
Myślę, tak może korzystając z własnych doświadczeń i wielu lat pracy, to powiem, że taką ważną dla mnie to jest obserwacja ucznia. I tutaj taka, wydaje mi się, uwaga i prośba też, sugestia do wychowawców, do nauczycieli, żeby no, mieli baczenie na młodych ludzi, na uczniów, ponieważ każda zmiana w zachowaniu młodego człowieka jest zawsze dla nas takim sygnałem, że coś się może w jego życiu wydarzać. Jeśli na przykład mamy ucznia, który jest zawsze świetnie funkcjonujący, wesoły, rozgadany i w pewnym momencie obserwujemy, że kompletnie się zmienił, że jest wyciszony, siedzi samotny, z nikim nie chce podejmować jakichś relacji. Jeszcze tym bardziej, jak na przykład okazuje się, że przestał się uczyć na przykład i że oceny lecą w dół. To jest dla nauczyciela przedmiotu, ale też dla wychowawcy bardzo istotny sygnał. Coś się w życiu tego młodego człowieka dzieje i to już jest taki wystarczający sygnał do tego, żeby się raz przyglądać bardzo bacznie, oczywiście delikatnie i bez wyciągania takich zbyt pochopnych wniosków, bo no czasem mogą to być bardzo prozaiczne powody i może się tak naprawdę kończyć to tylko spokojną rozmową i wyjaśnieniem sprawy. Natomiast bardzo często jednak za takimi zmianami zachowania kryją się poważne problemy i właśnie rolą nas, dorosłych, będących w szkole, jest baczne obserwowanie tych zmian. Tak jak powiedziałam, jeśli uczeń jest, każda zmiana, taka widoczna zmiana jest zawsze sygnałem, żeby rozpocząć rozmowę. Rozpocząć rozmowę i potem o tych procedurach jeszcze też będziemy na pewno rozmawiać, jak należy tę rozmowę prowadzić, jaka ona ma być, ale to pewnie w dalszej części jeszcze będziemy też te tematy poruszać, więc na razie nie będę ich tu eksploatować. Tak, czyli jesteśmy, jedna taka nasza, taka pierwsza wskazówka, że widzimy na przykład zmianę w zachowaniu danego ucznia, natomiast te kryzysy, jak dobrze wiemy, z naszej praktyki zawodowej, dotyczą też, prawda, dorosłych. Na przykład dotyczą te kryzysy, mogą też dotyczyć sytuacji w grupie, sytuacji prowadzącego grupę, albo też sytuacji rodzinnych. Jakoś szczególnie ważne wydaje mi się podkreślić, że w szkole nie rozwiążemy wszystkich kryzysów i też na etapie diagnozy, na etapie rozpoznawania będziemy decydowali o tym i to właśnie to jest taka nasza kompetencja osoby, która pracuje z tym kryzysem, żeby albo delegować te kryzysy gdzieś na zewnątrz, albo udzielić pomocy, bo nie z każdą, że tak powiem, materią jesteśmy w stanie sobie na przestrzeni szkoły poradzić. Czy zgodzisz się ze mną? No, zdecydowanie. W ogóle uważam, że szkoła nie jest dobrym miejscem do prowadzenia terapii. Zawsze to mówiłam i często o tym rozmawiałam i z rodzicami moich uczniów i z dyrekcją szkoły, bo czasami takie były oczekiwania, że psycholog zamknie się w pokoju na pół godziny z uczniem i wszelkie problemy znikną. Otóż tak niestety nie jest. Byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, ale niestety tak nie funkcjonuje i no, problem jest taki, że postawienie jakby samej diagnozy, czyli zauważenie, że coś się z uczniem dzieje, to jest jakby jedna bardzo ważna sprawa i taka podstawowa, natomiast później właśnie jest cały ten proces dochodzenia do no dalszej pomocy, czy to będzie, tak jak mówisz tutaj Maćku, czy to będzie osoba dorosła, czy to będzie nauczyciel, który też może być w kryzysie, czy to będzie rodzic, który też często, tylko że ja taką tutaj widzę takie połączenie, że kiedy mamy ucznia w kryzysie, to bardzo często ten kryzys pojawia się właśnie w domu ucznia i on potem przenosi te swoje takie zachowania, smutno, taką smutną twarz, rozgoryczenie, niezadowolenie właśnie z domu przynosi, bo tak naprawdę to też takie moje doświadczenia właśnie z pracy wieloletniej, że bardzo często
coś się dzieje w domu, na przykład, prawda? Są permanentne awantury, rodzice nie mogą się między sobą dogadać, nie, chcą się rozwodzić. Wszystkie tematy oczywiście są poruszane w obecności dzieci przy dzieciach i nikt tutaj nie myśli o tym, że ten mały człowiek nie jest przygotowany do tego, żeby wysłuchiwać awantur, krzyków, często obelg wypowiadanych do siebie nawzajem przez te najbliższe kochane osoby. I przychodzi taki człowiek młody do szkoły i, no, i właśnie wtedy widzimy, że on jest w kryzysie. Ten kryzys został wywołany sytuacją domową. Często może być to poważna choroba w rodzinie, mogą to być jakieś sytuacje związane z żałobą, ze śmiercią bliskiej osoby. No, przeróżne są to sytuacje, prawda? Przeróżne traumy mogą wywoływać taką sytuację trudną w życiu młodego człowieka, młodych ludzi. Mam takie, to jeszcze zostając chwilę przy tym etapie diagnozy, którą sobie tak szczegółowo wspólnie omawiamy, to jak możemy udzielać tej informacji zwrotnej, jak może przebiec właśnie ta diagnoza tego kryzysu? Chodzi mi o taką sytuację, w której nie jesteśmy w stanie pomóc danej osobie albo nawet mamy po prostu taką decyzję, to odwołując się do Twoich słów, że szkoła nie będzie odpowiednim miejscem na tę interwencję dotyczącą tej sytuacji. Tu chodzi, pewnie tak sobie myślę, że to musi być jakiś taki komunikat, w którym trzeba zauważyć pewnie jakąś sytuację, dać te informacje i dać jakiś kierunek, prawda? Dobrze myślę, Małgosiu? No, myślę, że tak. No, znaczy, mnie się wydaje, że tutaj bezpośrednio z tym, o czym rozmawiamy, łączy się taki temat, kogo informować, komu mówić o tej sytuacji trudnej. I tutaj, no, w zależności od tego, z czym uczeń przychodzi, z jakim problemem. Jeśli będzie problem dotyczył na przykład konfliktu z wychowawcą, bo może być taka sytuacja, że to jest jego główny problem i kryzys przeżywa, dlatego że no, na przykład uważa, że pani się tam, nie wiem, od niemieckiego czy od francuskiego wzięła na ucznia i stawia mu na przykład jakieś tam niedobre oceny i nie może sobie z tym kryzysem i z tą trudną sytuacją ten młody człowiek poradzić, no to wiadomo, że tutaj trzeba będzie porozmawiać. No, przy pierwszą osobą no, to będzie wyjaśnienie sytuacji z nauczycielem. Na pewno też trzeba będzie, moim zdaniem, ja bym tak postąpiła, no jakoś wejść też w relacje z dyrektorem szkoły, bo to wszystko zależy od tego, jak ten kryzys będzie postępował, jakie to jest nasilenie tej trudnej sytuacji, tej trudnej relacji między uczniem a nauczycielem. I w ogóle myślę sobie, że tak jak u nas to było w szkole, że wprowadziliśmy takie procedury postępowania w zależności od tego, jaka była sytuacja kryzysowa i z jaką trudnością mieliśmy do czynienia, to mieliśmy opracowane takie procedury, co robić, kogo informować w danej sytuacji, z kim rozmawiać. No bo na przykład, jeśli pojawia się w szkole uczeń, co do którego widzimy, że coś się trudnego z nim dzieje, i okazuje się po wielu spotkaniach, po wielu rozmowach, też potem chciałabym jeszcze powiedzieć słów kilka na temat właśnie tego, w jaki sposób rozmawiać i jak prowadzić takie rozmowy z uczniem w kryzysie. Okazuje się, że na przykład, nie wiem, sprawa dotyczy przemocy psychicznej albo przemocy fizycznej, która się odbywa, no jak tutaj pokazują badania, najczęściej jest ona, ma swoje miejsce w domu rodzinnym, prawda, u ucznia. I no, z kim tutaj rozmawiać? Jeśli w takiej sytuacji wezwiemy rodziców jako pierwszych, to wiadomo, że oni się najczęściej albo wszystkiego wyprą, albo powiedzą, że to jest nieprawda. I jeszcze ten biedny dzieciak, który o tym powiedział w szkole, będzie miał kłopoty. Ja już z takimi sytuacjami się często spotykałam, że... No właśnie, to Małgosiu, to... Aha. To tutaj bym chciał Cię zapytać, i mamy taką konkretną sytuację, którą przywołałaś, i teraz jaki bieg zdarzeń możemy przyjąć, tak żebyśmy naszym słuchaczom, którzy są dzisiaj z nami, mogli dać jakąś konkretną wskazówkę, jak można z taką sytuacją właśnie pracować?
No, jeśli uczeń zgłasza się z takim problemem właśnie przemocy, na przykład fizycznej, ja miałam taką sytuację niejednokrotnie w szkole, że przychodził młody chłopak czy młoda dziewczyna i mówili, że na przykład mama czy tato no, nadużywają swojej władzy rodzicielskiej, że dziecko jest na przykład nie wiem, no, wyśmiewane, wyszydzane, czasem są nawet jakieś takie fizyczne znęcania się nad tym młodym człowiekiem. No i teraz mamy taką sytuację, że no, oczywiście on przychodzi do psychologa, bo już może nie jest w stanie wytrzymać tego, co się dzieje w jego domu rodzinnym, ale zawsze pod tekście jest: proszę nikomu o tym nie mówić, proszę nie mówić mojej mamie, mojemu tacie, bo ja się boję, bo jak oni się o tym dowiedzą, to będzie kolejna jakaś tam dla mnie sytuacja nieprzyjemna. Mamy tę sytuację trudną, rodzice. Sytuacja, powiem szczerze, trochę mnie wybiła ta. Tak, ja już ci przypomnę, jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy uczeń zgłasza nam pewną trudność, natomiast prosi o dyskrecję i anonimowość. Natomiast psycholog, osoba, która przyjmuje te interwencje, jest w takim impasie. I właśnie dopytywałem cię przed zatrzymaniem rozmowy, jak można z tego impasu wyjść? Znaczy, ja myślę, że tutaj ważną rzeczą jest też taka podpowiedź, może dla osób, które mogą się z taką sytuacją spotkać, żeby zawsze starać się być z rodzicami jeszcze w obecności jakiegoś jednego z pracowników szkoły, żeby to nie były spotkania tylko, to takie trochę chroniące dla nas, prawda, osób pracujących w szkole. Dlatego, że różne są sytuacje i warto jest mieć zawsze kogoś takiego, kto no, będzie też, na przykład rodziców jest dwoje, jest mama i tata. My jesteśmy same, prawda? Czy sam psycholog, i wtedy dobrze jest mieć jeszcze koło siebie na przykład pedagoga, spotkać się wtedy z wychowawcą, na przykład tej klasy, do której uczeń chodzi. Może to być, nie wiem, wicedyrektor, może to być dyrektor. My mieliśmy takie sytuacje, kiedy na przykład konflikty dotyczyły na przykład relacji między rodzicami, trudności i konfliktów między rodzicami, bo i takie sytuacje się zdarzały w naszej szkole. To wtedy mieliśmy taką zaprzyjaźnioną panią mediator, i ona brała udział też w tych naszych wspólnych rozmowach, zawsze była uczestnikiem czynnym takich spotkań. I bardzo, bardzo to były pomocne, jej udział był zawsze bardzo pomocny. I mówiąc szczerze, no wiele takich sytuacji udało nam się szczęśliwie załatwić, i jakoś rodzice dalej, no, dzieci chodziły do szkoły, nikt nie zrezygnował z powodu konfliktów z uczestniczenia w byciu naszym uczniem. Także więc jakoś udawało nam się te konflikty między rodzicami też łagodzić. Dobrze. To dziękuję Ci, Małgosiu, za pogłębienie tej pierwszej części. Dziękuję, że byłaś tak dzielna, że tylko sama ze mną popracowałaś sobie na początku. Teraz już jesteśmy we trójkę. I Krysiu, może Ciebie zapytam, bo pojawiło się takie pytanie w czacie. Pani Anna pyta nas, co robić w sytuacji, kiedy dziecko nie chce, byśmy spotkali się z rodzicami. Czy masz jakąś taką wskazówkę? Co zrobić, gdy dziecko Co nie chce, zrobić? żebyśmy się. Tak, gdy dziecko nie chce, żebyśmy spotkali się z rodzicami. No i nie wiem, słychać mnie? Tak, słychać. Znaczy tak, ja najpierw bym porozmawiała z dzieckiem o jego trudnościach, o jakimś problemie, który go bardzo męczy. I zapytałabym też, dlaczego nie chce, aby rodzice o tym wiedzieli. No i w zależności od tego, jaka będzie jego odpowiedź, to w którymś momencie muszę jednak powiedzieć, że problem jest na tyle duży, że jednak sami tego we dwoje nie rozwiążemy i musimy prosić o pomoc rodziców, ponieważ oni są też osobami odpowiedzialnymi za tego młodego człowieka. Więc wydaje mi się, że to jest taka droga, żeby najpierw z dzieckiem porozmawiać, przedstawić mu sytuację jednak, że musimy o pewnych rzeczach przekazać. Mogę mu obiecać, że na przykład nie jakieś tam drobne szczególiki przekażę, ale że najpierw ja porozmawiam z rodzicami, a potem usiądziemy razem
uczeń, rodzice i ja i spróbujemy dojść do jakiegoś kompromisu. Dziękuję Ci, Kasiu. Czyli słyszę to, że możemy w pewien sposób negocjować te treści, czyli ustalić też z uczniem, z uczennicą, co z tej rozmowy zostanie przekazane. Na przykład podzielić, prawda, to wszystko, co usłyszeliśmy i w jakiś sposób umówić się. Też jest taka informacja, prawda, i też taki prawny obowiązek w momencie, w którym treści, które słyszymy, zagrażają życiu ucznia, no to też mamy taki obowiązek, prawda, poinformować rodziców albo odpowiednie służby i wiem też, że wielu psychologów pracując z sytuacją kryzysową, taką dotyczącą właśnie najtrudniejszych sytuacji, mówi o takim, informuje też o takim obowiązku swoim, że część z tych informacji po prostu musi zostać ujawniona. Dobrze, to przejdziemy sobie, widzę, że w czacie jeszcze pojawiają się pytania, do nich jeszcze sobie wrócimy, natomiast chciałem Was zapytać i tutaj może teraz, Małgosiu, wrócę do Ciebie, od czego zacząć pracę w sytuacji kryzysowej, czyli jesteśmy po etapie diagnozy, wiemy już, że na przykład zajmiemy się tą sytuacją i od czego zaczynać taką pracę? No, myślę, że tak, no, możemy zacząć, ja tutaj bym, myślę, że tak jak było to w szkole, gdzie pracowałam, że no, jeśli rodzice wyrazili zgodę na to, żeby się zająć sprawą, prawda, no bo to jeszcze, my tutaj musimy pamiętać o tym, że jesteśmy uzależnieni od tego, co powiedzą rodzice. Jeśli rodzice powiedzą, że nie mają, nie są gotowi, czy nie chcą, żeby się szkoła włączała w ten proces pomocy ich dziecku, no to my musimy się z tym zgodzić, czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście, jeśli jest zagrożenie życia i na przykład dziecko nas informuje, że ma myśli samobójcze, że nie wiem, będzie chciało popełnić samobójstwo, czy będzie chciało zażyć jakieś lekarstwa, bo i takie sytuacje się mogą wydarzyć, no to wtedy oczywiście już musimy poinformować odpowiednie instytucje. Nie jesteśmy wtedy, prawda, dyrektor szkoły i instytucje, które będą już jakby za nas też pewne rzeczy podejmować decyzje. Natomiast jeśli rodzice wyrażają zgodę i są w pełni jakby otwarci na to, żeby współpracować i pracować z nami, no to wtedy pojawia się no, taka część diagnostyczna, czyli dziecko przychodzi do psychologa, do gabinetu na umówione spotkania, no i stawiana jest diagnoza na podstawie różnego rodzaju metod badawczych, prawda, technik projekcyjnych, technik przeróżnych rysunkowych, rozmów z dzieckiem, znowu wywiadu. Zawsze tylko warto jest pamiętać o tym, żeby taki, znaczy zawsze dla mnie było to istotne, żeby nawiązać taki dobry, przyjacielski kontakt z uczniem, żeby to nie było takie powierzchowne, bo dzieci są niesłychanie na to wrażliwe. One wyczuwają taką powierzchowność, dużą ilość, znaczy mało czasu, jaki często osoba dorosła ma do poświęcenia im, bo są następne sprawy, bo są telefony, bo ktoś otwiera drzwi, wchodzi i pyta, czy pani już jest wolna i czy pani może już ze mną teraz porozmawiać, prawda? I dzieci są na to niesłychanie wrażliwe i tutaj bardzo istotną sprawą, wydaje mi się, jest takie pokazanie dziecku, że on jest w tym momencie naszej rozmowy i tego naszego spotkania osobą najważniejszą, że mamy dla niego tyle czasu, ile on będzie potrzebował na powiedzenie o sobie i wypowiedzeniu tych swoich trudnych spraw. No oczywiście w zależności od tego, w jakim jest to dziecko wieku. Zazwyczaj rozpoczynamy takie badanie, tak to zawsze ja robiłam, że najpierw spotykałam się z dzieckiem i rozmawialiśmy sobie o rzeczach, o sprawach, które były dla dziecka bliskie, ważne i ciekawe, ale też takie, które dawały taką szansę, żeby dziecko troszkę się otworzyło, prawda? Czyli na przykład, co lubisz, czym się interesujesz, jakie są twoje pasje.
to jeśli, prawda, i potem na przykład przejście do, na przykład rozmowy o tym, nie wiem, jaka jest twoja ulubiona muzyka, czy masz na przykład jakiegoś zwierzaka w domu, w co się lubisz z nim bawić, no wszystko to, jeśli mamy do czynienia z takim dzieckiem 7-8-letnim, to wszystkie te tematy, które są takie dla niego bliskie, ważne, ciekawe, one dają dziecku szansę na takie rzeczywiste otwarcie się i też zaufanie tej osobie, bo przecież my jesteśmy jednak obcym człowiekiem dla tego małego człowieka i jesteśmy, i ważne jest, żeby on się po prostu właśnie przed nami potrafił tak spokojnie otworzyć i z mojego doświadczenia wynika, że to przynosi efekty, że to daje dobre efekty, jeśli właśnie mamy dla niego dużo czasu, takiego spokojnego czasu, jesteśmy autentycznie zainteresowani tym, co do nas mówi. Czyli ważne jest, żeby dostosować też słownictwo, jakim się posługujemy, żeby nie mówić językiem psychologicznym z małym człowiekiem, tylko żeby rozmawiać z nim tak, jak rozmawia z nim mama, tata czy babcia na przykład, i żeby to była taka zwyczajna, szczera rozmowa. Jeśli na przykład jest to już dziecko w starszym wieku, powiedzmy 15-14-letnie, to wtedy oprócz rozmowy o zainteresowaniach możemy na przykład zaproponować, nie wiem, na przykład napisanie listu. Prawda? To jest też często taki dobry pomysł, żeby napisać o czymś, co mnie bardzo dręczy, o czym trudno jest mi powiedzieć, albo na przykład zachęcenie do pisania pamiętnika. Bo czasami to, czego się nie... I na przykład, nie wiem, napiszesz Zosiu czy Krysiu, to przynieś mi to, poczytamy razem. Ja się może czegoś od ciebie dowiem ciekawego, jakie masz problemy, z czym sobie nie radzisz. Znaczy wszystkie takie metody, które mają nam przybliżyć tego, ten problem, z którym dziecko do nas przychodzi, są tutaj do zastosowania, ale to, co właśnie istotne, one muszą być dostosowane do wieku rozwojowego, no do możliwości intelektualnych oczywiście dziecka. I potem po takich spotkaniach zdecydowanie łatwiej jest nam się umówić na już taką diagnozę w pełni tego słowa znaczeniu psychologiczną, bo ona nie zawsze jest łatwa oczywiście, to są czasem trudne, długie testy, które, no, które nie wszystkie dzieci też chcą wykonywać, ale myślę, że po takim pozytywnym rozpoczęciu i nawiązaniu kontaktu łatwiej się potem już pracuje z takim młodym człowiekiem. Dziękuję Ci, Małgosiu. Powiem Ci, że jak tak opowiadałaś o takiej atmosferze spokoju, zaufania, o tym języku, to ja się nawet uspokoiłem jako twój rozmówca, że jakoś to zadziałało na mnie, że rzeczywiście zmieniłaś ton głosu, wprowadziłaś trochę inną atmosferę, jak zaczęłaś o tym opowiadać, i rzeczywiście jakoś tak z tego miejsca interwencji kryzysowej, którą mam dzisiaj w głowie, uspokoiłem się. I to też, szanowni państwo, jest, możemy od razu sami na sobie zobaczyć, jak ten etap diagnozy jest bardzo ważny, i ta postawa też diagnosty, tej osoby, która jest w tym momencie osobą, która w pewnym sensie zaczyna pracę z tą interwencją kryzysową. I tutaj ty, Małgosiu, powiedziałaś dużo o młodszych uczniach. Ja natomiast pozwolę sobie przedstawić perspektywę uczniów szkół ponadpodstawowych, bo przez ostatnie lata jestem związany z takimi szkołami, i tutaj u ciebie był taki kierunek ciepła, oswajania, takiego spokoju, natomiast w przypadku osób nastoletnich, takich osób też w szkołach średnich, które są no już niektóre nawet dorosłymi osobami, bo często też kryzys pojawia się na progu tego dorosłego czasu, bo trzeba też podejmować pewne życiowe decyzje. Tam w tym etapie diagnozy bardzo istotnym będzie pozostawianie autonomii, to znaczy praca w tym obszarze diagnozy powinna, znaczy w mojej praktyce polega na tym, żeby pytać jak najwięcej o to, czego młoda osoba od nas potrzebuje, czego ona oczekuje, albo czy wie, czego ode mnie chce. Bardzo często osoby, które doświadczają kryzysu w szkole ponadpodstawowej, ma za sobą już kilka samodzielnych prób
poradzenia sobie z tym kryzysem i często jeżeli już przychodzą do osób dorosłych, do nauczycieli, do osób zespołu psychologiczno-pedagogicznego, do specjalistów, to prawdopodobnie już jakąś pracę wykonali samodzielnie i tak bardzo otwierająco działa na osoby w szkołach średnich, to kiedy się właśnie doceni, zauważy, kiedy się pyta ich o to, czego oni od nas potrzebują, jaka jest ich potrzeba związana z tą sytuacją. Bardzo często jest to po prostu potrzeba tego, żeby ktoś wiedział, albo żeby ktoś potwierdził, że to jest ok, albo że ich pomysł jest takim pomysłem, który ma szansę odnieść jakieś powodzenie. To tak tytułem uzupełnienia, Małgosiu, o ten twój kawałek młodszych dzieci, ja wprowadziłem kwestię młodzieżową. Bo jeszcze chciałam tylko powiedzieć tutaj do tego, co ty powiedziałeś, Maćku, bo ja myślę, że teraz w ogóle przeżywamy taki kryzys wszyscy, to znaczy to jest tak, że rodzice mają bardzo mało czasu i to, o czym ty powiedziałeś, Maćku, że ci młodzi ludzie, już starsi w liceum, potrzebują wysłuchania, potrzebują też takiego kontaktu z dorosłym wychowawcą, z pedagogiem, psychologiem, z taką osobą, która wysłucha, czasami nawet może coś sensownego podpowie takiemu młodemu człowiekowi, bo oni po prostu niestety w wielu przypadkach nie mają w swoich domach i w swoich rodzinach możliwości rozmawiania o różnych poważnych sprawach ze swoimi rodzicami, ponieważ tę relację zaczyna się budować nie kiedy dziecko ma lat 18 czy 17, natomiast kiedy ma lat 4, 3, 4, 5, wtedy budujemy relacje wspólnych kontaktów, wspólnego czytania, wspólnego bycia, dlatego i po prostu jeśli mamy ten dobry początek, prawda? Te pierwsze lata spędzone wspólnie na przegadywaniu różnych trudnych sytuacji, które są często śmieszne, bo to jest, nie wiem, zgubiony miś, albo koleżanka, która się krzywo na nas popatrzyła, albo ktoś to skrytykował sukienkę pięciolatki, prawda, w przedszkolu i ona przychodzi do domu i jest zapłakana, bo to jest straszny problem. Ale kiedy od tego momentu zaczynamy naszą relację z dzieckiem i nasze rozmowy na tematy tych poważnych, różnych takich malutkich kryzysów jeszcze wtedy, to potem, kiedy te kryzysy są już duże i kiedy są poważnymi sprawami, jak mają po lat 18-17, to ci młodzi ludzie przyjdą do rodziców i będą o tym rozmawiać. Tak jak mówisz o tym, że przychodzą do ciebie, czy rozmawiają z tobą, że masz takie doświadczenia, oni po prostu potrzebują zwyczajnie porozmawiania, też takiego zwrócenia się, żeby ktoś się zainteresował ich, żeby ktoś ich aktywnie posłuchał, bo to jest jeszcze też takie ważne, żeby właśnie aktywnie słuchać, czyli słuchać z takim zrozumieniem i z chęcią niesienia pomocy. Tak, to takie aktywne słuchanie w przypadku osób nastoletnich jest jedną, myślę, z najważniejszych obecnie i najbardziej pożądanych umiejętności wśród nas dorosłych. No, żyjemy w takim momencie bardzo szybkiego działania, jesteśmy mocno w reakcjach, a to mam wrażenie w przypadku interwencji kryzysowej nie jest najlepsze rozwiązanie, bo jak prowadzę warsztaty dla nauczycieli dotyczące konfliktów czy interwencji, to bardzo często pojawia się taka pokusa i wręcz dużo dyskusji jest zawsze wokół tego miejsca, kiedy ja zachęcam do czegoś, co my robimy właśnie teraz, czyli robimy tak zwaną refleksję wokół tego tematu. Nie wchodzimy jeszcze w same narzędzia pracy, a dyskutujemy w ogóle wokół tego, jak wchodzić w samą tę interwencję. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uwzględniać te wszystkie newralgiczne, nazwałbym, momenty tej interwencji, czyli takiego dobrego wejścia. Wielokrotnie, jak ciebie słyszałem, to przewijało mi się takie hasło relacja, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby budować bezpieczną relację wokół tej interwencji. Pani Małgorzata na czacie zapytała nam, odniosła się do poprzedniego pytania dotyczącego tego, że
Pani Magdalena wcześniej napisała, że uczeń doświadcza przemocy, ale nie chce, żeby rozmawiać z rodzicami. Pani Małgorzata powiedziała, że zadała pytania, o których mówiliśmy, ale pada odpowiedź, bo mama mnie bije i tutaj ruszyła procedura zgodna ze standardami. To tutaj Pani Małgorzato, rozumiem, że tu nie ma pytania, tylko Pani... Aha, że to jest odpowiedź na to, że odpowiedź ucznia, że mama bije i ruszyła procedura zgodnie ze standardami. Tu można też z Pani Małgorzato jest taką informacją, po prostu udzielić informacji zwrotnej, co może się zadziać, jeżeli my powiemy albo nie powiemy, prawda? Czyli jeżeli nie powiemy, no to ta informacja zostaje wtedy i nie ma możliwości jakiejś zmiany. Natomiast jeżeli nadamy jakiś bieg temu zdarzeniu, no to jest szansa na zmianę i taką poprawę tych relacji, poczucia bezpieczeństwa u dziecka. I myślę, że to jest cenne, co udało się Krysi powiedzieć w tym krótkim wejściu antenowym, które miała z nami, że warto też przepowiedzieć tę rozmowę, umówić się. Ja to w przypadku osób nastoletnich nazywam negocjacjami, czyli ustalamy z tego, co usłyszałem, co powiemy, albo na przykład co na początku powiemy i sprawdzamy później, co zadzieje się z tą treścią dalej, tak, jeżeli powiemy. No, często zdarza się tak, że dorośli, rodzice, uczniów doskonale sobie zdają sprawę z tego, co może dziać się po drugiej stronie, więc wystarczy kilka dobrych interwencji. I tu właśnie przechodzimy do tego kawałka, który myślę, że będzie Państwa najbardziej interesował, czyli jakieś dobre praktyki, kroki, rutyny. Małgosiu, będziemy wspólnie teraz dzielić się z Państwem tym. Tak, ja tylko jeszcze chciałam jedno zdanie dopowiedzieć do tego tematu, który poruszaliśmy poprzednio, o tym biciu i o tym, żeby nie mówić w domu. Znaczy, ja spotkałam się na przykład z takimi sytuacjami w pracy, że czasami dziecko rzeczywiście prosiło mnie, tylko niech pani nie mówi rodzicom. No potem po rozmowach, potem właśnie co tutaj Krysia też powiedziała, że jednak to są sytuacje trudne, rodzice ciebie wychowują, musimy o tym porozmawiać wspólnie. I potem się okazywało, że tak naprawdę to dziecko było bardzo zadowolone w efekcie z tego, że ci rodzice do szkoły przyszli, że usłyszeli, że zostało to powiedziane w dla niego bezpiecznej sytuacji, bo w obecności psychologa, wychowawcy na przykład, i byli oboje rodzice. I muszę powiedzieć, że czasami były takie sytuacje, że rodzice po prostu nie zdawali sobie sprawy nawet z tego, że nie wiem, czy krzyki, czy jakieś podniesione głosy w domu mogą być dla tego dziecka dużą traumą i takim dużym poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa. I w ogóle tego jakby nie do końca rozumieli. I dopiero nasze spotkanie i nasza wspólna rozmowa okazywało się, że no, wyjaśniała wiele, wiele, wiele spraw, wiele rzeczy i okazywała się takim dobrym rozwiązaniem. Także myślę, że nie zawsze też to, co dziecko mówi, wypływa. No, czasem to mówi, bo się trochę boi, bo nie wie, jak to będzie. Mhm. Ale potem, kiedy zrozumie, że jesteśmy po jego stronie, że reprezentujemy jego interesy, że jesteśmy całkowicie jemu jakby oddani i rozumiemy jego problem, to, że to się potem obraca jako coś bardzo pozytywnego i dobrego. Mhm. Teraz, Maćku, zapytałeś o te działania takie rutynowe. Ja bym chciała powiedzieć, że mnie się tutaj to określenie rutyna nie bardzo podoba. To znaczy, chciałabym powiedzieć, że tak, ponieważ każdy z nas jest inny, każda sytuacja, z którą się spotykamy, czy taka sytuacja właśnie kryzysowa w szkole z małym dzieckiem, czy ze starszym, no każdy, nawet w tej samej klasie, przeprowadzonej przez tego samego wychowawcę, nawet najlepszego, z bardzo dużym doświadczeniem, no pojawiają się różne sytuacje trudne i kryzysowe. I myślę, że rutyna to jest coś takiego, co mnie trochę znaczy negatywnie mi się kojarzy z czymś takim, że odwalę sprawę i będę miała z głowy i zrobię już i będzie porządek. Ja bym tutaj raczej powiedziała, że
zastanówmy się, jakie można właśnie procedury wprowadzić, jakie można wprowadzić systemy działania, żeby to, co mamy rozwiązać, ten problem, który przed nami stoi, żeby rzeczywiście jak najlepiej został przez nas opracowany, załatwiony, żeby dać takie dobre, mądre wskazówki dla nauczyciela, co ma w danej sytuacji zrobić. Tak bym to wyobrażała. No dobrze, to tak sobie myślę, idąc dalej, to chciałbym, żebyśmy poszukali dobrych procedur, rozwiązań dla takiego nauczyciela, który spotyka się z sytuacją kryzysową, ale powiedzmy, że to jest taka trudniejsza niż jakiś konflikt w klasie, tylko naprawdę ma poważny problem w swojej klasie. No, związane chociażby z przemocą, która dzieje się na zewnątrz, albo doświadcza jakiejś sytuacji, która no, jest taką sytuacją już przekraczającą dla niego. To może przepraszam cię, Macku, ja tutaj postaram się może o takiej sytuacji opowiedzieć konkretnej, która miała miejsce w szkole. To było bardzo wiele lat temu. To sytuacja dotyczyła molestowania seksualnego przez ojca. Były u nas w szkole dwie uczennice i była dziewczynka już starsza uczennica i miała małą siostrzyczkę w klasie pierwszej. I myśmy się właściwie dowiedzieli tego wszystkiego, kiedy ta starsza dziewczynka no już nie mogła wytrzymać tego, co się w tym patologicznym domu działo, bo tam jeszcze jakby wszystkie te sprawy działy się pod okiem mamy, która o wszystkim wiedziała, ale oczywiście nie informowała o tym nikogo, bo uważała, że jak się źle dzieje w jej domu, to się dzieje i cztery ściany są najlepszym miejscem, żeby się to wszystko działo, niech się dzieje. No i tutaj taka była sytuacja, że no niestety to już my już tutaj nie mogliśmy sami tylko działać, tylko sprawa była zgłoszona oczywiście na policję i już sąd i policja, wtedy były działania podjęte przez instytucje bardzo poważne, które myśmy no musieliśmy poinformować jako szkoła, dyrekcja poinformowała o tym odpowiednie instytucje, no i potem już dalszy proces cały dział się jakby poza naszym udziałem, prawda? My mieliśmy tylko dalej te uczennice i one były pod takim no, szczególną ochroną naszą już szkolną, wychowawców, też i psychologów, bo to jedna dziewczynka była w liceum, miała był inny psycholog, ja zajmowałam się wtedy tą młodszą dziewczynką i stworzyliśmy im takie, no myślę, na ile mogliśmy w szkole, w której się nie prowadzi terapii, oczywiście dziewczynki były też były poddawane takiej psychoterapii już poza szkołą, były też wskazane placówki, do których dziewczynki były, to potem się tam jakaś jedna z ciotek zajęła i mama już nie, też była osobą, która no, za współudział też jakieś tam miała problemy z sądem. Takie konsekwencje ponosiła. Także no to są rzeczywiście sytuacje to już takie ekstremalne, prawda? To już taka sytuacja bardzo trudna i bardzo ekstremalna, ale tym niemniej no tam, gdzie wchodzi w grę no właśnie takie, jak powiedziałeś, czy przemoc psychiczna, czy fizyczna, to my już sami no nie możemy sobie poradzić z takim problemem. Możemy dać wsparcie temu dziecku potem na terenie szkoły, i dajemy, i było tak zawsze, że staraliśmy się zawsze takie dziecko szczególną opieką otoczyć. Natomiast no, były to instytucje, albo to była zakładana niebieska karta, albo były działania już takie właśnie, sąd rodzinny wkraczał, policja. No i takich spraw niestety, mimo że to była szkoła, w której pracowałam, no taka powiedziałabym dość elitarna nawet, bo bardzo bogatych ludzi skupiała, rodzice byli bardzo zamożnymi osobami na wysokich stanowiskach, to niestety nie zawsze wyszło to w parze z takim uporządkowaniem życia wewnętrznego i życia emocjonalnego tych osób. Dziękuję Małgosiu za przywołanie tej sytuacji. No jest ona trudna, ale niestety w naszej rzeczywistości szkolnej jest w pewnym sensie
wyzwaniem, które może spotkać każdego z nas. Dziękuję Ci, że opowiedziałaś tak po kolei tę sytuację. Pozwolę sobie na taką parafrazę, która jakby spróbuję znaleźć w tym kroki tej interwencji, o której opowiedziałaś, i w razie czego proszę Cię też o jakiś komentarz, czy ja dobrze zapamiętałem. To słyszę na początku, że mamy, przychodzi do nas ta informacja trudna. My jako osoba, która przyjmuje te interwencje, no jakoś po pierwsze zarządzamy tą informacją. I tu słyszałem, że no ty jako psycholog zdiagnozowałaś tę sytuację, że ona jest taką sytuacją przekraczającą możliwości i kompetencje szkoły, bo szkoła statutowo no, w pewnym sensie zabezpiecza funkcję edukacyjną, też opiekuńczą, ale no, nie jest w tej funkcji opiekuńczej, trudno też mówić o takiej funkcji terapeutycznej, więc ta interwencja będzie raczej w kierunku zewnętrznym, tak jak powiedziałaś. W związku z tym przychodzimy do dyrektora, no my tutaj w tym gronie wiemy, że dyrektorów mamy różnych, prawda, więc też trzeba zadbać o to, żeby te informacje przekazać w odpowiedni sposób. Tu wszystkich Państwa zachęcam do takiego języka faktów, żeby używać języka związanego z faktami, w zależności od tego, jak trudna jest ta sytuacja, to ja też często pracując, przekazując trudne informacje czy dyrektorom, czy wychowawcom danych klas, robiłem sobie po prostu notatki i starałem się używać słownictwa jak najmniej oceniającego, a jak najbardziej takiego związanego z tym rzeczywiście, co się zadzieje. I tutaj w przypadku dyrektora szkoły też myślę, że jeżeli będą Państwo osobami, które zarządzają w danym momencie jakimś kryzysem, to też warto stworzyć jakiś krótki taki plan od 3 do 5 punktów. My w głowie, na pewno Małgosiu, czy ty, czy ja, osoby, które pracują i zarządzają kryzysami, no po prostu wiemy tak naprawdę, co należy dalej zrobić, ale też, żeby dać takie poczucie pewności, im więcej osób będzie miało w tej sytuacji poczucie pewności, będzie się czuło bezpiecznie, żeby wiedzieć, co ma robić, tym myślę, że będzie to działało na naszą korzyść, jeśli chodzi o osobę, która jakoś tę sprawę przeprowadza. No i później po dyrektorze, no jakoś w pewnym sensie mówimy mu, co ma zrobić, czasem rekomendujemy, bo prawda w przypadku, kiedy dotyczy to przemocy, no to tutaj jakby nie dyskutujemy z dyrektorem, tylko przekazujemy informacje o tym, co się zadziewa i w jaki sposób no, towarzyszymy albo dyrektora zostawiamy z tymi działaniami dotyczącymi informowania na zewnątrz służb, tak między innymi policji. No i później też w dalszym kroku musimy zastanowić się, w jaki sposób z tą informacją pracować z gronem pedagogicznym. Mamy wychowawców o różnym stażu pracy i różnym też takim doświadczeniu wychowawczym. W związku z tym też prawdopodobnie musimy zwrócić uwagę, co my z tej informacji powiemy. I tutaj może zatrzymam się, Małgosiu, żeby zapytać Cię, w jaki sposób Ty jako psycholog pracowałaś z gronem pedagogicznym a propos przekazywania informacji, bo jakie Ty masz doświadczenia wokół tego? No to jest rzeczywiście bardzo trudny problem. Ja bym tutaj, ponieważ wiem, że po drugiej stronie są nauczyciele w większości, nie chciałabym mówić rzeczy takich, które mogą być potraktowane jako nieprzyjemne, ale myślę, że muszę o tym wspomnieć. No niestety czasem wydarzały się takie sytuacje, że nauczyciele, którzy dowiedzieli się o jakiejś sytuacji trudnej w swojej klasie, czy właśnie, nie wiem, mieli informację od samego ucznia, że coś się dzieje, bo uczeń się otworzył, przed wychowawcą powiedział, i potem ta informacja wychodziła poza rozmowę tej dwójki, czyli wychowawcy i ucznia. I ja się spotykałam naprawdę dość często z takimi stwierdzeniami, że nic już nikomu nie powiem, bo i tak to wszystko wyjdzie na jaw, i dość często uczniowie mieli takie podejście, że ich tajemnice zostały
no, w sposób nieprzyjemny przekazane w jakiś taki nieprofesjonalny sposób innej pani nauczycielce, czy jakiejś innej osobie, czy nie daj Boże na przykład rodzicom jakiegoś innego ucznia, i że ta sprawa, z którą on przyszedł w pełne zaufania do swojego wychowawcy, potem okazała się być powtórzona i niestety, więc tutaj naprawdę trzeba niesłychanie ważyć słowa i przede wszystkim no, mieć cały czas gdzieś tam w tyle głowy takie przekonanie, że to, co do nas jest powiedziane, to jest to tajemnica, że trochę nas obowiązuje konfesjonał, czyli po prostu nie zdradzamy tajemnic, jest pełne zaufanie, pokój psychologa, pokój, w którym nauczyciel, wychowawca rozmawia z uczniem, no jest po prostu wygłuszony, nic nie słychać, nic nie może z tego pokoju wyjść. Chociażbyśmy bardzo chcieli koleżance opowiedzieć, jaka to nowość, czy jaka to jakaś tam ważna sprawa się pojawia, no niestety nie możemy, bo to buduje też takie właśnie zaufanie ucznia do nas i pokazuje, że jesteśmy albo jesteśmy tymi prawdziwymi wychowawcami i dochowujemy tajemnicy, albo po prostu no, stajemy się takimi niepoważnymi osobami. Także przestrzegam i zadałeś, Maćku, pytanie, to zawsze był dla mnie bardzo trudny problem. Jak informować Radę Pedagogiczną? Starałam się, jeśli były to sytuacje, które musiały być przedstawione na Radzie Pedagogicznej w większym gronie, no to oczywiście w jakimś bardzo taki uszczuplony sposób informowałam o sytuacji ucznia. Natomiast jeśli to tylko było możliwe i nie musiałam tego robić, to starałam się zachowywać jednak jak najwięcej w tajemnicy i przekazywać tylko te takie naprawdę no już najistotniejsze sprawy i też no zawsze rozmawiając z nauczycielem prosiłam, bardzo proszę, żeby to zostało między nami, żeby to nie poszło dalej w eter. No niektórzy się na mnie bardzo gniewali i uważali, że ja ich uważam za plotkarzy, ale po prostu takie doświadczenia moje zawodowe no pozwalały mi na takie stwierdzenie, że proszę o tym nie rozmawiać i o tej sprawie nikogo więcej nie informować. To musi zostać tylko do wiedzy pana czy pani wychowawczyni i powiedzmy, nie wiem, trójki czy czwórki nauczycieli, którzy są daną sprawą zainteresowani z jakiegoś tam powodu, prawda, akurat ci, czy dyrektor szkoły. Także to są bardzo trudne sprawy, ale myślę, że no, też nie da się tak rozwiązywać różnych trudnych sytuacji ucznia, szczególnie jeśli one dotyczą sytuacji czy klasowych, czy takich związanych bezpośrednio, nie są sytuacjami zewnętrznymi, tylko sytuacjami wewnątrz szkoły siedzącymi. No żeby się o tym nauczyciele nie dowiedzieli, czy żeby nie dowiedzieli się koledzy czy koleżanki. No czasami niestety te sprawy wychodzą na jaw i po prostu tak się dzieje. Dziękuję Ci, Małgosiu, za ten kawałek. Ja też odniosę się do swojego pytania. Tutaj przy interwencji kryzysowej bardzo istotne jest to, o czym powiedziałaś, Małgosiu, czyli ten rodzaj parafrazy, którą stosujemy, jakiegoś poziomu uogólnienia, tak żeby o sytuacji trudnej mówić w łagodny sposób i bardzo bliskie jest mi to, o czym powiedziałaś, że mówić tylko to, co jest konieczne, jakiś zarys tego, mówić o jakiejś ogólnej sytuacji, której na przykład, której doświadcza dana osoba. Pamiętajmy, że no my jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy w miejscu pracy, natomiast po drugiej stronie osoba, która doświadcza kryzysu, no ona nie jest w pracy, tylko to jest jej jakaś życiowa sytuacja, jej życiowe doświadczenie, więc to jest bardzo taka delikatna, wrażliwa materia życiowa, psychologiczna, więc żeby nie pogłębiać tej trudnej sytuacji, tak naprawdę stosujemy pewien rodzaj profesjonalnej mgły, czyli mówimy tyle, żeby tak było, coś widać w zarysie w chmur dali, idąc za Leśmianem, ale żebyśmy nie przekraczali tej granicy, bo to jest po prostu granica czyjejś prywatności, intymności, którą my no, z racji sytuacji, w której się znaleźliśmy jako interwenci, jesteśmy, natomiast no, nie mamy żadnych
upoważni do tego, żeby te sytuacje, tę mgłę, mówiąc metaforycznie, rozbijać. Jakby pozostajemy w tej sytuacji. To jest wielka sztuka i ja wiem, że wielu nauczycieli, wychowawców, psychologów potrafi w ten sposób pracować. Znaczy, to jest naprawdę taki moment, w którym często jesteśmy samodzielni, samotni w tym miejscu, w którym musimy decydować. Czasem też przed dyrektorem, prawda, pewne rzeczy musimy zadecydować o tym, które rzeczy powiemy, które jeszcze przez jakiś czas zatrzymamy dla siebie. No to są wszystko takie sytuacje, które nas jako nauczycieli, wychowawców czy specjalistów dotyczą. Pani Marta ma pytanie do nas. Przepraszam, nie Krysiu, myślę o Krysi, bo Krysia się tak gdzieś pojawia czasem i znika tutaj w czacie, ale niestety nadal ma trudności z połączeniem. Małgosiu, więc pytanie kieruję do ciebie i do siebie. Jak rozmawiać z dyrekcją, która zaprzecza słowom dziecka? Znamy to i pytanie jest, dlaczego zaprzecza? Czy po prostu nie chce, żeby się problem ujawnił i lepiej go pod dywan podmieść i powiedzieć, że nie ma problemu, prawda? Znaczy ja takie odnoszę wrażenie, że to jest najczęściej tym podyktowana taki brak wiary w to, co mówią dzieci. Lub po prostu też brak takich umiejętności zareagowania właśnie na te słowa dziecka. No bo tutaj w takiej sytuacji dyrektor szkoły musi podjąć jakąś decyzję, jakieś działanie, prawda? A to wymaga raz, no, fachowej wiedzy, dwa, skonfrontowania się z nie zawsze łatwą sprawą, to jest spotkanie z rodzicem i rozmowa też taka, no, na takim profesjonalnym poziomie. No i potem, no właśnie, co dalej, prawda? Co dalej z taką sytuacją zrobić? No i gdzie pokierować taką na zewnątrz gdzieś, prawda? Jeśli tam, nie wiem, w szkole może nie ma psychologa, czy nie ma osób, które by dyrektorowi pomogły w rozwiązaniu takiego trudnego problemu, to jak dalej sobie poradzić z tą sytuacją trudną, prawda? Gdzie pokierować tę rodzinę? No też jest oczywiście ważne, jakie są to słowa dziecka i czego one dotyczą. Czy to jest jakaś błaha sprawa, ale podejrzewam, że skoro trafiła do dyrektora, to pewnie to błaha sprawa nie jest, więc podejrzewam, że pewnie należałoby tutaj zająć stanowisko jakieś formalne i tutaj się pewnie tego dyrektor trochę boi. Ja mam, uzupełniając, Małgosiu, twoją wypowiedź, takie dwie wskazówki. Po pierwsze to, no jakby znowu dla mnie bardzo pomocne w pracy z dyrektorami wszelakimi jest taki po prostu narzędzie, które stosuję, czyli język faktów. Po prostu ja mam te słowa, ja je biorę w cudzysłów i nie zaprzeczam temu, że uczeń powiedział te słowa. I jakby z treścią, jeżeli dyrektor chciałby podyskutować, no to trochę to jest inny temat. Natomiast pytam, co w związku z tym, że te słowa padły, zamierzamy zrobić. I tutaj to jest trochę konfrontacyjne, natomiast no ja też jestem taką osobą, która trochę konfrontuje, ale też jestem wspierający, czyli też Państwa zachęcam, że jeżeli dyrektor może zaprzecza słowom, to może być to, o czym powiedziała Gosia na podstawie swojego doświadczenia, że dyrektorzy może często w jakimś, nie wiedzą dalej może jak pokierować tą sprawą, więc może też pomóc właśnie, bo ja też wiem, Gosiu, że ty tak pracujesz i pracowałaś, że dawałaś też pewne propozycje rozwiązań, tak? Dwa na przykład rozwiązania, które można zrobić i wtedy kwestia współpracy z dyrektorem, no, układa się w jakiś sposób też, że czasem i trzeba być osobą wspierającą względem osoby zarządzającej placówką, także mam taki apel też do nas przy okazji tej interwencji, tutaj ostatnio naszymi gośćmi też były osoby, które zarządzają szkołami, żeby też wspierać dyrektorów, żeby nie zostawiać ich na samym szczycie. My to z Małgosią dobrze wiemy, bo wielokrotnie współpracowaliśmy z dyrektorami szkół i no też wiemy, jak tam często jest dużo napięcia, jak jest dużo decyzji, jak jest też poczucie też samotności czasem. No i takie osoby jak pedagog czy psycholog, no są często na wagę złota, które mają taką przestrzeń i taką wiedzę, chociażby tą, którą się dzisiaj z Państwem dzielimy, i mogą pomóc w rozwiązywaniu tych sytuacji.
Na pewno nie jest łatwo, przepraszam, że wejdę słowo, na pewno nie jest łatwo być dyrektorem placówki, w której się bardzo dużo dzieje i w której oczekiwania też ze wszystkich stron w stosunku do dyrektora są duże, bo to i tak i nauczyciele mają oczekiwania, i rodzice mają oczekiwania, i dzieci, i rzeczywiście jeszcze władze nadrzędne, które nad dyrektorem też sprawują nie zawsze pieczę, a czasami są po prostu wymagający bardzo, czy to będą jakieś, prawda, kuratoria, czy organy zarządzające, tak jak w szkole prywatnej, czy to fundacje, czy jakieś tam inne organy, organ prowadzący szkołę. No na pewno ten dyrektor ma dużo na głowie, ale myślę, że przez lata pracy, tak jak Maciek mówi, to co nam się udało i Maćkowi, i w jakimś sensie też mnie, to że przekonaliśmy dyrektorów, że warto jest podejmować takie trudne wyzwania i że można sobie z takimi trudnymi sprawami poradzić, tylko po prostu trzeba mieć trochę zaufania do ludzi, których się zatrudnia w szkole, do pedagoga, do psychologa. No i przede wszystkim też chcieć rozwiązać, chcieć pomóc. Mm-hmm. Jakieś kolejne pytanie. Jest kolejne pytanie, natomiast ja tylko dopowiem to, Małgosiu, do ciebie, że robiliśmy to, proszę Państwa, właśnie w ten sposób, jaki dzisiaj z Państwem rozmawiamy, to znaczy rozmawiamy ze sobą, ale w ten sposób też... To takie, myślę, że to jest taki język zapraszający i pani Agnieszka zadała pytanie, podzieliła się taką refleksją, która jest bliską tym naszym wnioskom. Mhm. Dobry wieczór, ja obserwuję często niepotrzebne napięcia, wzajemne oczekiwania, żeby ktoś zajął się trudną sprawą, a potem osamotnienie wychowawcy lub pedagoga. Ja mogę się jako pierwszy mogło się odnieść, proszę chyba bardzo. Że ty. Nie, proszę bardzo, proszę. Dobrze, to pani Agnieszko, ja też widzę takie niepotrzebne napięcia, jak pani o tym napisała. Dlatego też dzisiaj to nasze spotkanie jest właśnie, dużo mówimy o takich krokach, o tym, co można zrobić, w którym kierunku możemy pracować, bo rzeczywiście potrzebujemy tak zwanych sprzymierzeńców i potrzebujemy w ogóle tak zwanej kultury placówki, która sprzyja takiej pracy zespołowej, tak żeby nikt nigdy nie szedł sam związany w takiej sytuacji związanej z interwencją kryzysową. Tutaj jest bardzo istotne to, o czym wielokrotnie Małgosia dzisiaj powiedziałaś, czyli o budowaniu relacji wokół współpracy przy kwestiach rozwiązywania konfliktów. Rzeczywiście to nie jest dobre, żeby wychowawca albo pedagog pozostawał sam, ponieważ jest to bardzo krótka droga do przejęcia w ogóle sytuacji kryzysowej tak naprawdę na siebie, bo to potrzebny jest taki dystans. Osoby pracujące w poradniach, osoby zajmujące się profesjonalnie też terapią, no mają coś takiego jak superwizję, czyli mogą odbić się w czyimś profesjonalizmie, mogą opowiedzieć o tych sytuacjach. Natomiast my wewnątrz szkoły jeszcze nie mamy takiej kultury superwizyjnej, w związku z tym potrzebujemy coś takiego jak superwizję koleżeńską albo coaching koleżeński, czy po prostu potrzebujemy dobrych, zdrowych, zawodowych relacji do tego, żeby chociażby, tak jak dzisiaj ze sobą rozmawiamy i konfrontujemy pewne informacje na temat pracy z interwencją, tak żeby też to mogło się odbywać wewnątrz szkoły. A co ty, Małgosiu, myślisz na ten temat? A ja jeszcze chciałabym tutaj przy tej okazji powiedzieć o takiej rzeczy, która mi się bardzo nasunęła teraz w pytaniu pani Agnieszki, czy w tym właśnie stwierdzeniu, a nie pytaniu, że ja często obserwowałam takie podejście konfrontacyjne w szkole, że starałam się zawsze pokazywać to też i nauczycielom, i rodzicom, że jak dochodziło do jakiejś sytuacji trudnej, i akurat może tutaj w tej sprawie, że ten osamotniony wychowawca lub pedagog może być też i w tej sytuacji, o której ja teraz opowiem, że były takie sprawy, w których rodzic coś tam zarzucał wychowawcy czy nauczycielowi przedmiotu, no bo to się często zdarza w szkole, że nie wiem, jego dziecko zostało źle ocenione, albo nie wiem, pani oceniła zachowanie dziecka niewłaściwie, rodzic się z tą oceną nie chciał zgodzić, no i pojawiał się jakiś tam konflikt, jakaś trudność. I co się wtedy działo?
zamiast spokojnie rozmawiać o tym, o tej sytuacji trudnej, to zwykle dochodziło do takiego niepotrzebnego napięcia, niepotrzebnego konfliktu kolejnego, którego wcale nie powinno być, bo się okazywało, że my stajemy w szkole naprzeciwko siebie, to znaczy staje naprzeciwko siebie nauczyciel i rodzic. Natomiast myśmy powinni stać po jednej stronie, a przed nami powinno być dziecko i powinien być jego problem. A my się ustawiamy bardzo często właśnie w takiej pozycji konfrontacyjnej, trochę takich kogutów, które chcą ze sobą walczyć. A tego nie powinno być w sytuacji szkolnej, bo mamy jeden cel. Chcemy dobra i spokojnej edukacji dla naszego ucznia, dla naszego dziecka, dla naszego wychowanka. I myślę, że to jest też istotne, żebyśmy o tym pamiętali, że ustawiamy się tak, żeby patrzeć na dziecko z jednej pozycji, z jednej strony. Widzimy to samo i rodzic, i nauczyciel, a nie naprzeciwko siebie, bo wtedy kompletnie mamy inne obrazy tego dziecka, prawda? Nie patrzymy na niego z tej samej pozycji. I wydaje mi się, że to jest troszkę tutaj też utkwione w tym stwierdzeniu, że zamiast nauczyciel mieć takie wsparcie ze strony rodzica, zrozumienie, poprowadzenie wspólnie tego dzieciaka w jakiejś trudnej sytuacji. Z jednej strony rodzic pracuje, z drugiej pracuje wychowawca, to wtedy możemy osiągnąć jakąś sytuację no, w pełni takiego zadowolenia i taką też rozwojową dla tego dzieciaka. Natomiast jeśli ustawiamy się właśnie w takiej sytuacji, że walczymy ze sobą, to do niczego dobrego to nie doprowadzi na pewno. Także że myślę, że tutaj też musimy na to zwrócić uwagę. Mhm. Bardzo przemówiła do mnie ta metafora patrzenia, że jesteśmy naprzeciwko siebie, a powinniśmy być po jednej stronie. Nawet, proszę Państwa, zobaczyłem, że to mogłoby być jakiś taki pomysł na jakieś takie wręcz symboliczne, jak siada się czasem w rozmowach, my to, ci Państwo, którzy gabinetowo pracują, wiecie na pewno, że ważne jest usadzenie osób, które podczas rozmowy takiej trudniejszej, rozmowy wyzwaniowej też uczestniczą w tej rozmowie i ważne jest, kto jaką pozycję zajmuje, to też można się do tych słów Małgosi odnieść, czyli nawet usiąść sobie jakoś tak i odwołać się do tego, że my naszym zadaniem jest patrzenie w tę samą stronę. No nie mamy wpływu, proszę Państwa, na to, z jakimi emocjami przyjdą do nas rodzice. Ja wiem, bo pracuję dużo z Państwem na warsztatach, że macie Państwo bardzo różne, trudne, też wręcz graniczne, czasem bym nazwał, doświadczenia z rodzicami, ale jakby też my po swojej stronie jakby nie musimy witać się z każdą sytuacją, nie musimy przyjmować każdych emocji, czasem wystarczy zrobić tylko taką przestrzeń na to, żeby one wybrzmiały i pójść jakby w kierunku rozwiązań, także do tego Państwa zachęcamy. Zostało nam tylko 15 minut, proszę Państwa, do końca spotkania, w związku z tym będziemy już powoli wychodzić, bo tak zanurzyliśmy się, na początku diagnozowaliśmy, potem powoli wchodziliśmy. Widzę też, że Krysia na koniec się do nas dołącza. Krysieńko, czy ty nas słyszysz? Ja mam dobrego syna, który przyjechał i mi tutaj włączył, ale niestety na sam koniec. Dobrze, Krysieńko, ale masz jeszcze... Tak, masz jeszcze kwadrans. Akurat jesteśmy z Państwem w takim momencie, w którym mówimy o tym, że powoli wychodzimy, więc Krysiu, ja teraz Ciebie poproszę o taką informację. Krysiu, czy mnie słyszysz dobrze? Tak. To Ciebie poproszę w takim razie o to, żebyś podzieliła się z nami doświadczeniami tego, czym jest niebieska karta, czyli ten zespół interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy rodzinie. Wielu nauczycieli obawia się tego tematu, a on jest bardzo mocno związany z sytuacją interwencji kryzysowej, więc jakbyś mogła nam dwa słowa o tym opowiedzieć. To znaczy niebieska karta i zespół interdyscyplinarny to nie jest to samo oczywiście. Niebieską kartę może założyć przede wszystkim policja. Niebieska karta jest przeznaczona głównie dla osób i rodzin, gdzie jest stosowana przemoc, czy to fizyczna, czy psychiczna.
i wtedy zazwyczaj jest składana właśnie przez policję, zakładana przez policję, ale zgłosić do policji może również ktoś z opieki społecznej, kto się opiekuje daną rodziną. Może to być pracownik oświaty i może to być pracownik socjalny. I wtedy, jeżeli ta karta została założona przez policję, to wtedy w ciągu 7 dni jest po wypełnieniu trafia właśnie do zespołu interdyscyplinarnego. I w tym zespole interdyscyplinarnym uczestniczyłam kiedyś w takich spotkaniach. I uczestniczy tam właśnie przedstawiciel pomocy społecznej, policjant albo inna osoba, która była przy przyznawaniu tej karty niebieskiej, pedagog lub psycholog lub ktoś z oświaty. I pierwsze spotkanie polega na tym, że spotykamy się. Ja zostałam poproszona jako psycholog i będący w szkole. I przedstawiany jest problem. Poproszono także szkołę o to, by napisała taką opinię o funkcjonowaniu ucznia w szkole i czy widzimy jakieś trudności w funkcjonowaniu chłopca nie tylko w sferze edukacyjnej, ale właśnie takiej społecznej relacji. Tam był też problem z tym, że mama jak gdyby ciągle wystawiała mu zwolnienia z WF-u, a był to chłopiec otyły, więc no jak gdyby działała przeciwko niemu, bo nie było żadnych wskazań do tego takich prawdziwych lekarskich, aby go z tego zwalniać. To było pierwsze spotkanie, potem na drugim spotkaniu była zaproszona mama, która też przedstawiła swoją jak gdyby perspektywę sytuacji w ogóle rodzinnej, bo tam oczywiście to nie chodziło tylko o samego chłopca, ale również problemy na tle rozwodowym, na tle podziału majątku i tak dalej. I potem było spotkanie oddzielne z ojcem dziecka. I na koniec było takie spotkanie podsumowujące ten etap. I po około 3 miesiącach, po pewnych ustaleniach, które były ustalane z rodzicami i z rodzicami, po 3 miesiącach znowu się spotykaliśmy i sprawdzaliśmy, czy te zalecenia, ustalenia są realizowane. I to trwało około roku. Oczywiście to może trwać krócej, może trwać dłużej, w zależności od sytuacji, czy się to, jak to funkcjonuje i jak to się sprawdza. Tak? I czy efekt został osiągnięty. A powiedz, to bywa w ośrodku właśnie pomocy społecznej albo no właśnie w tym miejscu. Krysieńko, a powiedz, czy to jest wyzwanie dla nauczyciela uczestniczyć w czymś takim? Dla ciebie to było wyzwanie? No pewnego rodzaju tak, dlatego że to było pierwsze moje takie spotkanie bardzo oficjalne. No byłam tutaj też odpowiedzialna za to, co mówię, co piszę. Dlatego, że no ja musiałam napisać całą prawdę. Ta prawda nie była korzystna jak gdyby dla rodziców, więc bardzo się denerwowałam wtedy, kiedy no musiałam jak gdyby stawić czoła, tak, pretensjom, zarzutom rodziców, no ale starałam się na tyle opanować i być spokojna, żeby przedstawić swoje racje. Byłam członkiem zespołu, nie przewodniczyłam tym obradom. Dziękuję ci, Krysiu, za przedstawienie takie szczegółowe tego, jak to wygląda. A czy ja mogę jeszcze powiedzieć słowo? Oczywiście, oczywiście. Bo ja chciałam powiedzieć, że też miałam kontakt właśnie z osobami, znaczy z rodziną, która miała założoną niebieską kartę. I tutaj tak jak Krysia powiedziała, że czuła się tak niepewnie, bo musiała napisać opinię o całej sytuacji i to nie było takie znaczy dla niej łatwe. I to ja muszę powiedzieć, że mieliśmy taką sytuację, że ojciec, który miał założoną niebieską kartę, był ogromnie przemocowym człowiekiem i strasznie się zachowywał w stosunku do żony, którą maltretował, bił, i tam była 2 dzieci, uczniów naszej szkoły.
to ojciec, znaczy ja też uczestniczyłam w spotkaniach zespołu Niebieskiej Karty, to muszę powiedzieć, że nawet były groźby pod moim adresem i adresem koleżanki, która była pedagogiem szkolnym wtedy, że jak my tam będziemy chodzić, a on wie, że my tam chodzimy, to on się z nami policzy. I on rzeczywiście, muszę powiedzieć, bywały takie momenty, że ja się po prostu bałam tego człowieka, bo idąc do szkoły widziałam stojącego go za drzewami na podwórku koło szkoły i miałyśmy z koleżanką, no naprawdę wychodząc wieczorem na przykład o takiej porze właśnie listopadowej ze szkoły, to muszę powiedzieć, że nie czułyśmy się pewnie, bo nawet i takie rzeczy były jak właśnie groźby pod naszym adresem. Także no nie jest to łatwa sprawa. Nie jest łatwa, no już jak ty mówisz właśnie o tym, jak bała się tego człowieka, no to ja przez tę mamę zostałam przeklęta. Więc to było naprawdę dosyć takie trudne doświadczenie, no ale... Ale jak widać, jesteście tutaj całe i zdrowe, także no są to... Tak, tak. Natomiast no, warto też o tym mówić, że jest to duże wyzwanie. Ja celowo wywołałem ten temat, mimo że mówicie o trudnościach, to dzięki temu, że ty, Krysiu, przekazałaś te kroki interwencji, jak to wygląda po tej drugiej stronie, przy tej całej procedurze, no to też można to sobie jakoś oswoić i też jakoś psychicznie przygotować na to, no bo część z nas może być w przyszłości jako nauczyciele poproszeni o to, żeby w tym uczestniczyć. Proszę Państwa, zostało nam 7 minut. Ja Państwu w czat teraz wrzuciłem dwa numery telefonów. To są takie telefony zaufania. Po pierwsze 812 12 12, to jest telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Drugi telefon to 116 111, telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeżeli mają Państwo takie poczucie, że ja my... Ja mam jeszcze dwa telefony. Dobrze, Krysieńko, to już tylko dokończę myśl i przekażę Tobie głos. Jeżeli macie Państwo takie poczucie, że otworzyliśmy pewne tematy, Państwo na przykład chcieliby z którymś z nas pogłębić ten temat, ale no forma, w której prezentujemy treści, no jest uniemożliwiająca, to ja zachęcam Państwa do konsultacji telefonicznych. Ja mogę Państwu powiedzieć, że sam w momencie, w którym byłem pedagogiem szkolnym, korzystałem z telefonów zaufania. Ja akurat korzystałem ze wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To jest też numer dedykowany nauczycielom, fachowcom, specjalistom, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą doświadczającą kryzysów. I Krysiu, oddaję Tobie głos. No ja jeszcze wyszukałam, że jest tak zwany kryzysowy telefon zaufania 116 111. Tak, to ten sam właśnie, który podałem. Tak? Mhm. I jeszcze nie wiem, czy z dział interwencji kryzysowej 6 sierpnia 1/5 i też jest podany telefon. Mhm. Tylko, że to jest w Warszawie. W Warszawie, okej. Okay. To może ja podać... A ja mam jeszcze ogólnopolski policyjny telefon zaufania do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i to jest 800-120-226. 800-120. Ogólnopolski. 800-120-226. 226 to ten Państwu też podałem, ogólnopolski policyjny, tak? Numer... Policyjny telefon zaufania do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. No to proszę Państwa, trzy numery telefonów, a ja moje drogie ekspertki, które dzisiaj tak dzielnie i walczyły i na froncie, i walczyły o to, żeby się na tym froncie edukacji przyszłych pokoleń znaleźć. Mam dla Was ostatnie pytanie zamykające już. Niestety trochę, bo bardzo, bardzo przyjemnie się z Wami rozmawia. Proszę Was o taką osobistą refleksję, ale podzielenie się takim osobistym doświadczeniem, jak się nie bać, czyli jak być tak odważnym, jak wy jesteście odważne w tym, żeby pracować z interwencją kryzysową. Jak do tego dojść? Małgosiu, zacznę od ciebie. No, ja myślę, że zawsze przede wszystkim przyświecało mi zawsze dobro dziecka. Czyli jeśli miałam jakąś sytuację trudną, to zawsze mówiłam sobie trudno, będę się przeciwstawiać wszystkim, nawet i tym, którzy tam, nie wiem, mówią, że robię coś niewłaściwie czy niepotrzebnie,
ale jeśli wiedziałam, że to przyniesie jakieś dobre działanie dla dziecka i będzie to takim dla niego no, czymś pozytywnym się zakończy, to to było dla mnie zawsze taką siłą i takim napędem, żeby jednak to robić, żeby nie zważać na to, co tam niezadowoleni rodzice, czy niezadowolony tato, który rozszedł się z mamą i był w konflikcie i miał pretensje o różne rzeczy do mnie, czy jakieś inne sprawy, które się pojawiały, to zawsze to było takim dla mnie napędem. Jak mogłam pomóc, to chętnie zawsze to robiłam i uważam, że to jest cel nadrzędny, pomagać dzieciakom. Dziękuję. Krysiu, a co tobie pomagało stawać się tak odważną, jak dzisiaj jesteś? No mnie pomagało to, że ja sobie dawałam takie stop, kilkusekundowe, potem bardzo taka mocna koncentracja na działaniu, czyli na rozeznaniu sytuacji i podjęcie działań, ale starałam się, żeby tak jak już Małgosia tu wcześniej wspominała, zadbać bardzo o miejsce, w którym będzie ta rozmowa czy sytuacja rozwiązywana. Czyli żeby to było pomieszczenie, gdzie nikt nie wejdzie w międzyczasie, żeby było w miarę ciche i takie bezpieczne dla wszystkich osób. I w momencie, i jeżeli ja to sobie tak poukładałam, to potem jeszcze zwracałam bardzo uwagę na to, aby uczestnicy tego spotkania też poczuli się bezpiecznie. Jeżeli się pojawiały jakieś takie, nie wiem, bardziej podniesione głosy, to starałam się to wyciszyć, abyśmy na takim innym poziomie rozmawiali, takiego spokoju i bezpieczeństwa, a jednocześnie, żeby każdy mógł się podzielić swoimi, no, tym, co, czym chciałby w danej sytuacji kryzysowej. Ach, dobrze się was słucha, drogie ekspertki. Bardzo wam dziękuję. Ja również, Maćku. Bardzo wam dziękuję za to, że podzieliłyście się z nami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Dziękuję wam, że wprowadziłyście taką atmosferę refleksji, trochę głębszego spojrzenia, trochę takiego indywidualnego spojrzenia na tę interwencję kryzysową. Mam wrażenie, że to było takie spotkanie, które mnie też jako osoby, która was słuchała, bardzo dużo da. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.